pozdrawiam tutaj chłopaków, dziękuję za fajną grę, oby tak dalej. W pierwszej połowie młodzież stawiła taki, widać, znaczący opór, w drugiej połowie już było widać naszą przewagę fizyczną i taką mocne przygotowanie właśnie fizyczne. Doskonale nam później wychodziła współpraca z obrotem i w drugiej połowie bardzo dobrze zagraliśmy w obronie i, no i z tego mieliśmy kontrataki, które skończyliśmy i to ustawiło wynik spotkania. Fajny, zacięty mecz. Pierwsza połowa, widać, że chłopaki tutaj postawili fajne warunki. No w drugiej połowie widać troszkę było, że no są jeszcze młodzi, prawda? Troszeczkę sił brakło. No i fajnie, że udało nam się po prostu ten wynik skończyć tak, jak to się skończyło. Przede wszystkim warunki fizyczne troszeczkę wzięły tutaj w górę. No i przede wszystkim w drugiej połowie obrona zaczęła funkcjonować tak, jak powinna funkcjonować w pierwszej połowie. No i widać, że tutaj chłopaki no już mieli problem z przejściem po prostu tu naszej obrony. No, wynik 41-28 no, wskazuje na grę bardzo szybką, grę błędów. No i tak właśnie ten mecz dzisiaj wyglądał. Niestety to my dzisiaj popełniliśmy tych błędów więcej, dlatego wynik 41-28 odzwierciedla, myślę, sprawiedliwie naszą dzisiejszą dyspozycję. Myślę, że zadecydowało doświadczenie i liczba popełnianych błędów, zwłaszcza w ataku. Spodziewałem się, że będzie to bardzo ciężkie spotkanie. No, drużyna z Końskich jest to bardzo doświadczona, solidna drużyna, która zagra wiele sezonów w pierwszej lidze. Jest to nasz pierwszy sezon. Spodziewałem się jak najbardziej, że będzie ciężko. Myślę, że większość meczów będzie ciężkich. Natomiast nie poddajemy się, nie składamy broni i walczymy w każdym następnym meczu. Wydaje mi się, że na pewno był to mecz walki, w którym chcieliśmy nawiązać dużo walki z przeciwnikiem. Wydaje mi się, że w pierwszej połowie na pewno nam się to udało, lecz w drugiej już zadecydowało doświadczenie w rozgrywkach. Wydaje mi się, że z meczu na mecz na pewno będziemy wyglądać coraz lepiej, będziemy zyskiwać to doświadczenie pierwszoligowe, ponieważ jak na razie jesteśmy Beniaminkiem w tym rozgrywkach. I moim zdaniem z meczu na mecz będzie to wyglądać coraz lepiej. Ambicje, no chcemy być gdzieś w czubku tej tabeli i no, spróbować bić się o te najwyższe miejsca. To wyrównana bardzo liga będzie i tu każdy mecz się będzie liczył. Chciałbym na pewno wygrać tą ligę. Fajne to po prostu jest tutaj nasz cel, żeby wygrać tą ligę, a co będzie dalej, zobaczymy. Ja osobiście chciałbym każdy mecz zagrać na 100%, walczyć o każdy punkt w tych rozgrywkach. Chcielibyśmy na pewno nawiązywać walkę z topowymi drużynami i skończyć ten sezon jak na najwyższym miejscu. To myślę, że zawiercie, podobnie jak drużyna z Końskich, postawi się mocno i w obronie i z tego będzie wyprowadzała szybkie ataki. Z tego są znani od kilku sezonów, odkąd grają w pierwszej lidze. Spodziewamy się trudnego meczu, natomiast przystąpimy już z cennym doświadczeniem po dzisiejszym meczu.